Bezpieczeństwo to temat kolejnej informacji, którą nawiążemy do udanej, mimo niesprzyjających warunków pogodowych, akcji nierozerwalnie związanej z obchodami Europejskiego Dnia Przywracania Akcji Serca. Akcji, która powróciła, a po frekwencji można wywnioskować, że jest potrzebna i wyczekiwana. Można przewidzieć scenariusz akcji, przygotować się pod względem zabezpieczenia w ludzi i sprzęt, ale nie da się przewidzieć pogody, szczególnie gdy wydarzenie ma zostać przeprowadzone w terenie. Stąd w ostatniej chwili organizatorzy akcji związanej z obchodami Europejskiego Dnia Przywracania Akcji Serca zmienili miejsce spotkania z Bartoszyckiej Starówki na teren Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Bartoszycach, co absolutnie nie zakłóciło pierwotnych założeń, by w akcji udział wzięło wielu uczestników. Zaprosiliśmy szkoły, formacje mundurowe do tego, żeby pouczyć się po raz kolejny uciśnięć klatki piersiowej. Jest to jeden z najważniejszych zabiegów podczas resuscytacji. Drugim jest użycie automatycznego defibrylatora, ale dzisiaj z młodzieżą i z dorosłymi skupimy się nad właśnie poprawnością uciśnięć klatki piersiowej i propagowaniem właśnie w ten sposób ogólnie pojętej pierwszej pomocy. Oczywiście na frekwencję organizatorzy mogli liczyć mimo zmiany miejsca, bo to ważna akcja, ogromne doświadczenie dla uczestników, dla wielu kolejna forma szkolenia i udział w przedsięwzięciu, które nie jest obce lokalnej społeczności. Będziemy świętowali Europejski Dzień Przywracania Akcji Serca. To jest dzień, który w 2013 roku został ustanowiony. Wcześniej było to w formie rekordu, bicia rekordu jednoczesnej resuscytacji w Polsce, a obecnie lokalnie, bo nie jest już to ogólnopolska akcja, lokalnie ten Dzień Przywracania Akcji Serca będziemy świętowali. W najbardziej dostępny sposób, poprzez wspólne uciśnięcia klatki piersiowej, nie na czas, nie na rekord, ale żeby pozostała wiedza, jak to robić poprawnie, jakie dobre nawyki i reakcje przenieść na codzienność. Chodzi o to, żeby jak najwięcej osób zaznajomiło się z zasadami, żeby nie bali się uciskać tej klatki piersiowej. Nie zrobimy większej krzywdy dla osoby poszkodowanej, która nie oddycha, więc jeżeli będziemy mieli taką sytuację, że ktoś nie oddycha bądź oddycha nieprawidłowo, to niezwłocznie proszę położyć ręce na klatce piersiowej i uciskać klatkę piersiową. Niby oczywiste, ale wciąż w sytuacji zagrożenia życia brakuje nam i odwagi, i pewności siebie, jak postąpić. Dlatego takie akcje próbują to w nas zmienić, mają wpływ na nasze zachowanie w niecodziennej sytuacji i z każdym takim wydarzeniem rośnie liczba tych, dla których udzielenie pierwszej pomocy nie stanowi żadnej trudności. Brawa dla organizatorów, ale również uczestników, bo zdobyta podczas akcji wiedza stale jest aktualna, a systematyczność ich przeprowadzania zwiększa szansę na szybkie tworzenie łańcucha ratującego życie.